Widzicie Państwo, Radio Conchita. U nas Radio Conchita porusza wszystkie tematy. No to są różne tematy. Wiadomo, że potrzebne, żeby wiedzieć, w jakim czasie, w jakim świecie żyjemy. Proszę Państwa, ważne jest to, żeby wiedzieć, żeby być. Także buziaczki i proszę jeść kaczki, bo są bardzo zdrowe. Lepiej zjeść kaczkę niż krowę. Ale mięso wołowe też ma dużo witaminy B. Zapraszamy serdecznie. Także proszę Państwa, aktualności dnia. No i dzisiaj mamy już 2 maja 2016 roku. Pozdrawiamy serdecznie. Buziaczki przesyłamy serdecznie Państwu. Всего хорошего желаю. Сибирского здоровья, кавказского долголетия. Drodzy Państwo, kolejny jeszcze temat. Jutro obchodzimy 225. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Konstytucja w 1791 roku była pierwszą ustawą zasadniczą regulującą ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Mamy teraz połączenie z panem profesorem, historykiem Mieczysławem Rybą. Witamy serdecznie. Historykiem, nie mów historykiem. Historykiem. Może przed dniem właśnie tej rocznicy uchwalenia Konstytucji, ale dzisiaj może kilka słów, bo historia zna też takie specyficzne smaczki, takie, prawda, czy też ciekawostki. I takie może moje pytanie, jakie jest podobieństwo tamtych lat do naszych obecnych, kiedy powstawała Konstytucja i teraz możemy powiedzieć, czy istnieje podobieństwo w sytuacji międzynarodowej, czy także wewnętrznej w Polsce? Jak to było wtedy? Podobieństwo jest zawsze, ponieważ geopolityka się nie zmienia. Ciągle jesteśmy położeni między Niemcami a Rosją. Wtedy Niemcy były reprezentowane nade wszystko przez państwo pruskie. Po zjednoczeniu Niemiec nastąpiło, prawda, niespełna 100 lat później. Natomiast ta geopolityka i to porozumienie niemieckie... Geopolityka, proszę mówić ładnie po polsku. Proszę Państwa, teraz w Polsce ateizm się rozpanoszył, przecież mamy nad Warszawą Pałac Kultury Stalina i Lenina i my to tyle razy będziemy mówić, aż Państwo sobie uświadomią, że to jest naprawdę bardzo znaczące, że jest zagrożenie. No bo ludziom to w Boga nie chciało się wierzyć, byli leniwi, wtedy nawet kiedy Mojżesz z przykazaniami, proszę Państwa, zstępował z góry, a oni mieli krowę złotą, dookoła złotej krowy tańczyli, proszę Państwa. Dlatego mamy tutaj przykazanie z Biblii, mamy dwa przykazania, przykazanie z Biblii i katechizmowe, że przykazanie z Biblii zawierało przecież nie będziesz się kłaniał obrazu rytego, w ogóle że nie będziesz czynił w ogóle, nie masz prawa czynić obrazu rytego, nie będziesz się jemu kłaniał, nie będziesz temu służył, gdyż ja Jahwe, Bóg twój zazdrosny, który każe, i oni się nieraz zorientowali, że Bóg każe, Żydzi nieraz zorientowali się, że Bóg każe, no bo jeżeli wymagał, a oni się nie dostosowali, to Bóg każe. Także to jest nasza edukacja jako przypomnienie Deuteronomium, przypomnienie tego, co jest zawarte w Piśmie Świętym. Zapraszamy czytać. Nowy Testament tu w Warszawie wyrzucają do śmietnika, proszę Państwa. Lekceważą w ogóle całą Biblią, palono ją na stosie, włącznie z ludźmi. To już brak komentarzy, brak słów. Grzechy pogan, albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Tutaj mamy, proszę Państwa, o grzechach pogan, ale ile grzechów to
była u tych samych swoich ziemach, ponieważ to, co o Bogu widzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Co można powiedzieć o ateistach? Jest dla nich wszystko jawne, nie mają wymówki, że Bóg wszystko stworzył. Oni mówią, że samo się stworzyło. Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Państwo zobaczą, to jest na razie powiedziane o poganach, a przecież apostoł Paweł był apostołem pogan, głosił poganom. No to ja czytam tutaj nic nowego, list do Rzymian, proszę Państwa, list do Rzymian. Bardzo ciekawe. Czyli proszę Państwa, jeżeli chodzi o dzisiejszych pogan, to oni tym bardziej nie mają wymówki, bo wszystko, co o Bogu świadczy, to jest, że Bóg jest. Mienili się mądrymi, a stali się głupi i zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka. No to tutaj też i do moherowych się odnosi, do wszelkich takich, co wierzą, a nawet ptaki czworonożne, zwierzęta i głazy. Dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą, ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Twórcy. O co chodzi? Proszę Państwa, słońcu, gwiazdom, księżycowi się kłaniali. Przecież to są wszystko rzeczy, które stworzył Bóg. No to przecież czy słońcu, czy gwiazdom, czy księżycowi to trzeba było, wolno było cześć oddawać? Nie. Bóg to stworzył. Bóg jest duchem i wymaga czci, żeby mu oddawać w duchu i w prawdzie. Tak, ten Zelenski niech się tam nie szczyci, że on te krzyże nosi, bo i tak tutaj wezwałyśmy na niego policję, dlatego że w nocy wyszedł po pety, po papierosy, sobie nie kupił, musiał zbierać i wraca z jakimś facetem. Ja zobaczyłam, dobrze, że ja wstałam, że mu drzwi nie rzuciłam klucza, bo on by tu wszedł z jakimś facetem, ja jeszcze bym mnie udusił, proszę Państwa. Ja jestem chroniona prawem i patrzę z jakimś facetem, zatrzasnęłam drzwi i on 3 godziny walił w drzwi nogą. Ten facet już poszedł i ja powiedziałam: odejdź, bo zadzwoni na policję. I policja przyjechała i on zabrał to ciuchy i go wynieśli. No na ulicę, ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć, służyli stworzeniu Bożemu zamiast Twórcy, który jest błogosławiony na wieki wieków. Amen. Dlatego wydał ich Bóg na łup samotnych namiętności. Kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze. Podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, a zapałali jedni ku drugim żądzą. Tradycją chrześcijańską i z drugiej strony, że mężczyzna przeciwko mężczyźnie. Jak gdyby cały system to skrytykował apostoł Paweł u pogan, jak zaczął głosić poganom, gdzie Bóg Słowo Boże jest twórcą natury ludzkiej. Także proszę Państwa, a ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi. Są oni pełni wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, nikczemności, pełni są również zazdrości, morderstwa, zwady, podstępu, podłości. Potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni, to już jest powtórzenie z drugiego listu do Tymoteusza. Nierozumni, nie stali, bez serca, bez litości. Oni, którzy mają, bo tutaj widzicie Państwo w dniach ostatnich, oczywiście jak apostoł Paweł pisał o ludziach w dniach ostatnich, tacy ludzie mieli być.
I to nie tylko jako wierzący, Moherowi, nie Moherowi, ale też jako niewierzący. I ostatni werset z pierwszego rozdziału listu apostoła Pawła do Rzymian. Oni, którzy znają orzeczenie Boże, że ci, którzy to czynią, winni są śmierci, nie czynią to, ale jeszcze pochwalają tych, którzy to czynią. Zaraz będziemy to chcieli filozoficznie wytłumaczyć. To jest przybyło, do niego też była wezwana policja. Zresztą, kiedy się pojawiali, tak.